pięknie, że... Kamil, tak, dwa medale. Złoto, brąz. No, mój drogi, to znaczy przygotować formę na mistrzostwa? Tak jest, no. Myślę, że podziękowania to nie mi, tylko do trenera Kruczka proszę kierować, tak. Proszę, proszę. Ale to nie trener Kruczek skakał. Ale trener Kruczek nas przygotował. No i przygotował świetnie, natomiast ktoś wykonał tę pracę tu na skoczni. Dziękuję, ale to też nie ja, tylko myśmy wszyscy to wykonali. Dawid, powiedz, marzyłeś o tym, by stanąć na podium Mistrzostw Świata. Każdy sportowiec o tym marzy. Jakie to teraz jest uczucie? No zdecydowanie to było bardzo duże marzenie i to się spełnia w tej chwili. Także, no nie wiem, trudno jest to opisać, to jest po prostu radość. No. Wielka radość. W tej chwili reprezentacja niemieckich skoczków, która przyszła tutaj i gratuluje. Spróbujemy może zawołać Łukasza Kruczka. Łukasz, mogę cię prosić na moment? Na ceremonię. Stąd jest wyjazd na ceremonię. Jak usłyszeli państwo, stąd jest wyjazd na ceremonię. Łukasz, jesteśmy we Włoszech, tu wszystko może się zdarzyć. No tego to by się chyba nie spodziewali. No. Już jakieś były słuchy po pierwszej serii, coś nie tak, ale jakoś w ogóle żeśmy czegoś nie dopuszczali, że coś może być faktycznie takiego. Wytłumacz, co tak naprawdę się stało? W czym tkwił problem? Problem był tkwił w tym, że w trakcie zmian belek cały czas musi być korygowana właściwa belka. Ludzie, którzy to robią, nie skorygowali tego od razu i policzone zostały punkty dla Andersa Bardala w pierwszej serii. Jakby jechał o dwa rozbiegi niżej, stąd ta różnica, no, która dała nam medal teraz. Czyli Austriacy ze złotym, my z brązowym medalem, Niemcy z medalem srebrnym. Powiedz, kiedy pojawiła się ta informacja, że możemy mieć medal, ja pytałem również o to chłopaków, pojawiło się to gigantyczne zdenerwowanie u ciebie? Znaczy, no ja tu od razu przybiegłem się dopytywać, bo ja to słyszałem tylko przez radio i tam od Niemców akurat słyszałem o tej sytuacji i to było dla mnie no, bardzo niewiarygodne. Bardzo niewiarygodne, że coś takiego się może przydarzyć. Łukasz, generalnie wspaniałe mistrzostwa. Kamil Stok powiedział, to zasługa trenera Łukasza Kruczka. On nas przygotował, on spowodował, że zdobyliśmy te medale. On złoty, a drużyna medal brązowy. Znakomite mistrzostwa w wydaniu polskich skoczków. Bardzo udane. Tutaj wielkie podziękowania dla wszystkich osób, które współpracowały. To nie jest tylko moja zasługa, tylko także współpracowników, naszych rodzin, wszystkich, którzy nas wspierają na co dzień, bo wymaga to wiele wyrzeczeń. No właśnie, mnóstwo wyrzeczeń, rozłąka z rodziną, rzadko widujesz dzieci, żonę, ale to są takie momenty, kiedy pojawia się ta łza szczęścia wokół. No jak najbardziej. Teraz jeszcze możemy jechać do domu właśnie do rodzin. Z takim lekkim sercem. Łukasz, miliony kibiców przed telewizorami. Po tych mistrzostwach, myślę, możemy spokojnie powiedzieć, wracamy z tarczą, wracamy z dwoma medalami. Mistrzem świata i brązowym medalem w drużynie. Jak najbardziej tym drużynowym, który jest podwójnie cenny dla nas, bo pokazuje o tym, że jest potencjał w większej ilości zawodników, którzy mogą rywalizować. Łukasz, wielkie gratulacje dla ciebie za ten brązowy medal, za złoty medal Kamila Stocha. Wielokrotnie padało to stwierdzenie, że tak mocnej drużyny, tak wyrównanego de facto zespołu nie mieliśmy w historii. Można to tylko potwierdzić, ja to dzisiaj chłopcom też mówiłem przed wyjściem na skocznię, że oni są w stanie tutaj dokonać wielkich rzeczy, że są w stanie walczyć jak równy z równym z każdymi i że są najmocniejszą drużyną, jaką Polska miała. Łukasz, A to pokazuje, jak ogromny potencjał tkwi w tych chłopakach. Tak się zastanawiam, ty jesteś doświadczonym szkoleniowcem, byłym zawodnikiem. Czy oni są przygotowani na takie sukcesy? To się okaże. Pracujemy nad tym, bo to nie jest tak, że to była tylko praca nad techniką, nad motoryką. Była też praca nad, w cudzysłowie mówiąc, nad głową, żeby sobie się z tym wszystkim uporać. Teraz myślę, że dla nas też po części dobrze jest, uciekamy do Skandynawii, gdzie będzie cisza, spokój, tam będziemy mogli się nad tym popracować. Ale wcześniej gorące powitanie pewnie w kraju. Łukasz, gratulacje i z całego serca płynące słowa dziękujemy za wspaniałe zawody w wykonaniu naszych skoczków, których ty przygotowałeś. Wielkie dzięki. My również dziękujemy za doping, jaki okazali nas kibice, za wszelkie wsparcie. Horst Nilgau, oficer prasowy, który powiedział oficjalnie, mamy brązowy medal. Złoto Kamila, brąz drużyny, wspaniałe Mistrzostwa Świata dla Polski.